Co to był? Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj pokażę wam takiego glitcha, jakiego jeszcze chyba nigdy nie widzieliście. Odkryłem tego glitcha zupełnie przypadkowo. Robiłem trasę specjalną dla Oskiego, bo będę się z Oskim ścigał w Forza Horizon 5 w bardzo ciekawy sposób, ale do tego jeszcze dojdziemy. I zdarzyło się coś niebywałego. Ci, co obserwują mnie na Instagramie, już wiedzą, że poleciałem do kosmosu. Jak to się stało, jak to zrobić, już wam pokazuję. Okazuje się, że jest to bardzo proste. Weźcie sobie obojętnie jakiś samochód. Podejdźcie do obojętnie jakiego wyścigu i utwórzcie trasę. Weźcie sobie jakiś samochód, pyk, i zacznijcie tworzyć. Jedźcie sobie gdzieś kawałek, pyk. Tutaj sobie postawcie checkpoint, pyk. I teraz wchodzicie sobie w Blueprint Builder albo po prostu tą opcję, którą macie w tym miejscu po polsku na przykład. I bierzecie sobie, moi drodzy, rampę w tej pierwszej kategorii. Bierzecie sobie najmocniejszą rampę, jaka jest. I dajecie sobie, tylko słyszycie, co się stało teraz? Teraz konsola, bo ja gram na konsoli skraszował mi się dźwięk. Nie ma dźwięku w grze, słyszycie to, nie? W tym momencie. I jak za bardzo z tym przesadzicie, to może wam wywalić grę. Mi skraszowała się gra nawet na Xboxie. Na Xboxie. To jest konsola, nie? Jak, what? Dobra. Stawiacie to tutaj. Teraz wychodzicie. Co to był? Pierdziele! Patrz. What? Ja jestem wyżej niż wulkan! Jakie dźwięki w ogóle, o co chodzi? Dobra, ale gdzie spadnę? Okej, dalej nie ma dźwięku. Czekaj, bo gdzie jest ta trasa? Ja muszę sobie mapę włączyć jakoś jeszcze. View map. Jakie dźwięki? To jest generalnie normalna hopka, ją możecie sobie postawić, to dodali normalnie do gry. To nie jest żaden glitch ani nic, no nie? To jest normalna rzecz, którą możecie sobie dodać, ale coś się dzieje, jak edytujecie obiekt i dodacie go pod samochód w momencie, kiedy jesteście w trybie edycji. I jak wyjdziecie z tego trybu edycji, to samochód wysprzęgla wam jakoś bardzo wysoko. Tak teraz doszedłem do wniosku, że można na przykład spróbować całe miasto przeskoczyć, no nie? Dzięki temu. Nie używając żadnego glitcha. Zobaczymy, jak mnie wybije z samej rampy do góry. No, na pewno nie tak wysoko, jak przed chwilą mnie wybiło. Jaki dźwięk w ogóle. Dobra, i teraz spróbuję wyjść tutaj z powrotem. W grze nie mam dźwięku, albo mamy, się coś strasznie psuje, jak się to zrobi. I teraz byliśmy w mieście, widzieliście, jak wysoko wyleciałem. A co się stanie, jeśli zrobię... What? Co się w ogóle dzieje z grą? Co się stanie, jeśli zrobię to samo, ale na wulkanie? No, wulkan jest dużo wyżej, więc powinienem polecieć w ogóle gdzieś chyba w kosmos, nie? Dobra, spróbujmy tego. Chodźmy sobie tu, utwórzmy trasę, weźmy sobie samochód. Ja nie wiem, czy samochód, jaki weźmiemy do zrobienia tego, ma jakieś znaczenie, ale spróbujmy. Dobra, weźmy sobie to. Bo już zacząłem, okej. Okay. Budujemy i może chodźmy sobie gdzieś. Dajmy tu jakiś checkpoint. Jakie dźwięki są chwile, kurde. Dobra, chodźmy sobie. O, wiem, gdzie możemy sobie pójść. Ty, a co się stanie, jak damy sobie kilka tych rampek w jedno miejsce? Jak jedna rampka tak mocno wystrzeliwuje do kosmosu, to co się stanie, jak damy więcej? Znajdę sobie w miarę taki równy teren. Chociaż tutaj już jest szczyt wulkanu, więc generalnie jest tu nierówno. Ale na przykład gdzieś w tym miejscu. I tak już jesteśmy bardzo wysoko, no nie? Dobra, jesteśmy tu. Cały czas jakieś dźwięki w tle się pojawiają. Dobra, i teraz dajmy sobie 3. Ale mam wrażenie, że zaraz konsola mi się... O, się! Czekaj. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Nie wiem, kiedy mi się konsola... Czekaj, zrobimy to inaczej. Tak, i teraz to podnieść. Teraz będziemy mogli to wtopić. Będziemy mogli to wtopić jeszcze bardziej. Masakra. A ja mam jeszcze inny pomysł, dobra. Ustawiamy to. O, shit. Ja nie wiem, czy większa moc tego jest, czy nie.
Czego ja słyszałem? Czy ja słuchałem jakiegoś języka kosmitów, czy jak? Czekaj, jeszcze raz. Najadę na to, zobacz, czy jak mnie wybije. Czy mi wybije normalnie? No, raczej normalnie wybija, no nie? Raczej tak jest umiarkowanie. Dobra. To do góry już potrafimy sobie wylatywać, no nie? A co się stanie, jak wykorzystamy tę moc, żeby polecieć gdzieś tam, wiesz, w ciul daleko, nie? I możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Tu akurat mamy taki teren pochyły, ustawmy się pod kątem tym samochodem i ustawmy na tym rampkę, nie? To powinniśmy polecieć gdzieś w stronę miasta. Może nawet polecimy nad morze, nie wiem, kurde. Ty, albo jeszcze inaczej zrobić. Weźmiemy sobie jakiś super lekki samochód, na przykład Pila P50. Ciekawe, gdzie wtedy polecimy. Dobra, robimy tak. Bierzemy sobie hopkę. Pyk. I dajmy jedną, bo jedna jest w 100% wystarczająca. Wiecie co, ja ściszę. Okej, ściszyłem. Ściszę te dźwięki, bo jest tragedia. A tak chyba wystarczy, nie? I zobaczcie, jesteśmy teraz pod dosyć sporym kątem. Nie? Dobra, gotowi? 3, 2, 1. Ty po... A na twój tor widać! Ty, a mogę tu checkpoint ustawić? Ej, mogę w powietrzu checkpoint ustawić, ziombel! Dobre, dobre, dobre. Znaczy on się pojawił pewnie na ziemi, nie? Ale... Jo, pierdziele, co jest? Wow, przeleciałem. Ej, nie ma dźwięku. Oh my god. Przeleciałem przez, no nie przez cały wulkan. Nie jestem dalej na tym niby wulkanie, no nie? Dobra, to tak radzi sobie Bugatti. Ja myślę, że należy sprawdzić, co się stanie z super lekkim samochodem. No powinien polecieć jeszcze wyżej, no nie? Sprawdźmy to. Weźmy sobie jakiegoś Pila. O, przy zmianie samochodu dźwięk się naprawił. Chyba wszystko jest w porządku, nice! Nie wiedziałem o tym, myślałem, że trzeba restartować grę. Okej, dobra, czyli wystarczy, że zmienicie sobie samochód i już wszystko się naprawia. Nie wiem, kiedy dojadę na ten wyścig tym samochodem. Ale hopać możemy sobie, jakby to jest bardzo proste, to nie trzeba jakoś się przygotowywać, nic tam hakować systemu czy coś. Wystarczy, że po prostu zespawnujecie rampkę pod siebie i macie gotowe. To jak najpierw? Najpierw do góry chyba, nie? Najpierw do góry, a potem gdzieś tam w bok. Znajdziemy jeszcze bardziej strome zbocze i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, najpierw do góry. No to weźmy sobie tutaj. Pyk. I chyba ta najmocniejsza rampka daje najlepszy efekt, tak mi się wydaje. A dajmy tym razem może więcej tych. Okej, okay, w tym momencie, kiedy daje się tą rampkę pod samochód, to wtedy przeważnie konsolę crashuje, wiecie? Dobra, klonujemy obiekt, klonujemy. O, jeszcze wyżej i jeszcze trochę pochylimy. O, coś takiego. Nie wiem, czy to ma znaczenie w ogóle. Dobra, gotowi? O kurde. 3, 2, 1. Okej, chyba efekt jest bardzo podobny, a nawet wydaje mi się, że Pil trochę krócej leciał, zobaczcie, nie? Tak to wyglądało. O kurde, fajnie, że pokazuje nam się tor lotu po tym wystrzale, ale Pil chyba krócej trochę, tak mi się wydaje. Bugatti dalej. Ty, inaczej, to weźmy teraz najcięższy samochód, jaki jest w grze, co wy na to? Ty, ale patrz, teraz też mnie bardzo wysoko wywaliło, chyba wyżej niż jakbym dał tylko jedną rampkę, no nie? Czyli może właśnie pojawianie tych rampek w jednym miejscu naraz daje lepsze rezultaty. Dobra, to teraz Pil wypadł słabo, bo jest lekki. A co jak odwrócimy teraz sprawę i damy najcięższy pojazd, jaki jest w grze do wyboru? Okej, okay, moim najcięższym samochodem jest ten Unimog. On ledwo pod tą górkę tutaj podjechał, ale nieważne, on nie musi szybko jechać, on powinien zaraz... Ja nie wiem, teraz... Ej, słuchajcie, teraz powinno mi konsolę skraszować. Jak zrobię to? Nie wiem. Zaraz sprawdzimy. Dobra, bierzemy go. 7 ton! 7 ton wagi, słuchajcie, to ledwo co jedzie. Bierzemy go, to jest idealny samochód do zrobienia tego. 7 ton, to chyba nie ma moc, jakby cięższego, no nie, autka. Dobra, jesteście gotowi? Chodźmy najpierw na taki równy teren. Samochód ledwo co jedzie, ja mam go niestuningowanego, bo go sobie zresetowałem, żeby był w tej standardowej, najwyższej wadze, jaka jest chyba możliwa. Jest chyba najcięższy pojazd w tej grze, jak myślicie? Jeśli znacie jakiś cięższy, to napiszcie koniecznie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. Dobra, i teraz tak. Stawiamy sobie rampkę. Dźwięk się naprawia za każdym razem, jak zmieniamy samochód. Także już jest w porządku. Dobra, teraz
trzymajcie kciuki, żeby gry nie wywaliło konsoli. Okej. Okay. O, shit! Wywaliło konsolę. Jo, pierdziele. Dobra, podejście numer 2. Od razu tam stawiamy, nie? Nie wiadomo, czy mnie znowu nie wywali. Wygląda na to, że takie przeciętne samochody, spoko. Teraz zrobimy inaczej, bo wiemy, że przy tym samochodzie grę wywala. Teraz tylko podstawię tą ramkę pod samochód i od razu wychodzę z tego trybu. Oj, będę musiał to zrobić szybko. O, 600 km na godzinę miał przez chwilę, what? Okej, okay, ej, chyba ciężkie samochody... Ej, chyba ciężkie samochody najmocniej wywala, zobaczcie. Ja widzę granicę mapy gdzieś tam na tym morzu. Jak długo spada, ej! Najlepsze jest to... jak wygląduje? Najlepsze jest to, że my możemy sobie użyć cofania i całą tą drogę cofnąć. Ej, najcięższe samochody najlepiej. O kurde, ale go wysrało, ale trzeba bardzo szybko wyjść, żeby konsoli nie skraszowało. Dobra, mogę na przykład zacząć stąd? Okej, zacząłem sobie stąd i po prostu spadam tą samą trajektorią chyba. O Boże. Ej, bierzcie najcięższy samochód, najcięższy działa najlepiej. Widzieliście, pila słabo wywaliło, nie? Co dziwne trochę. Najcięższe lecą najdalej. Okej, jesteśmy na równi pochyłej, super. Tym samochodem ledwo co się jeździ, więc nie wykorzystajmy tę sytuację i od razu dajmy kolejną rampkę tutaj. Ragdowi. Można, ej, można tak skakać jak żaba przez całą mapę. Jo, pierdziele. Ej, ten wulkan w ogóle jak słabo się doczytał. Ty, ja się, nie no, chyba nie da się naliczyć jakiegoś takiego wielkiego skoku tym glitchem, no nie? No bo trzeba być w trybie edycji, a w trybie edycji nie możemy nabijać wyników, ale wyobraźcie sobie to. Okej, lądowanie było świetne. I właściwie możemy znowu sobie coś takiego postawić i skakać bardzo wysoko. Tam było chyba 600 km przy starcie, no nie? To jest rakieta SpaceX, moi drodzy. Okej? Okay. Coś z dźwiękiem znowu zbugowało. Ja mogę zrobić zdjęcie tutaj? Chyba nie mogę, ale wygląda to kozacko. Pada to. Ja pierniczę. Słuchajcie, nie możemy skończyć tego odcinka, bo ogarnąłem coś jeszcze lepszego. Patrz, podczas spadania tej ciężarówki, zobacz, ona sobie teraz spada, pyk, 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 nabiera dużo prędkości, pamiętajcie, 7 ton. 7 ton. Patrzcie, jaka prędkość jest teraz i patrzcie, przy samej ziemi, 500 km na godzinę, pyk, przy samej ziemi, ta rampka jeszcze została, którą teraz dodałem. Przy samej ziemi, czekaj, o, dobra, będzie chyba git. Przy samej ziemi dajesz kolejną rampkę. O, shit. Zobacz na to. Kolejną rampkę dajesz, spadnie na tą rampę? Chyba tak. Jeszcze jedną. Ja pierdziele. Okej, gotowi? Teraz te rampki działają normalnie, nie? One nie są zgliczowane, bo samochód ich nie dotyka. On po prostu leci teraz z prędkością 500 km na godzinę i zaraz na nie spadnie z tą prędkością, ważąc przy okazji 7 ton. Dobra, jesteście gotowi? Uwaga. Ej, nawet nie było momentu zderzenia z tą platformą. Dźwięk już dawno mi nie działa, nie? Ale przeleć, jestem wyżej niż wulkan teraz w tym momencie. Ty, ciężarówka się przechyla. Jak to Unimog? Ej, ten Unimog tak ma, no nie? Że on się przechyla jakoś tak na wszystkie strony. A co się stanie? O! Co się stanie, jak on... Dobra, że ja jeszcze raz zespawnuję te ramki. Chyba, że spadnie na te same. Chyba trafi, teraz spadnie przodem. Nie trafił w te ramki, trochę się przemieścił, ale to nie szkodzi. Możemy postawić kolejne. Dobra, no to postawimy kolejne. Chyba nie poleciał jakoś bardzo dużo wyżej, więc spokojnie możemy postawić Z2 i powinno wystarczyć, nie? Dobra, uwaga. Okej, to nic nie dało. Widzieliście, rozbił się, czyli samochód musi spaść na koła, żeby go wybiło do góry. O Boże. Dobra, i teraz zobaczcie, znowu bierzemy sobie śmieszny glitch, ale mówię, no nie wiem jak jest na PC-cie, konsolę wywala. Okej, okay. Jeszcze raz. Aha!
On uderzył się o te rampki, które są wyżej. I dlatego nie poleciał do góry. Patrz, widzisz? Tutaj gdzieś była, o. Zahaczył się o coś tam. Nieźle. Dobra, jeszcze raz. On gdzieś tam poleciał do tyłu jakby, czy coś. Generalnie samo spawnowanie tych rampek pod samochodem, tak jak ja sobie nim teraz robię, o, w ten sposób, już dodaje mu jakiegoś kopa. Jakbym na przykład kilka różnych tych rampek sobie tutaj postawił. I zobaczcie, ja nawet nie będę ich stawiał, a samochód i tak poleci do góry. Okej. Okay. Nie mogę, jak jestem tak wysoko, to niestety nie mogę tych rampek wysoko dawać przy tym samochodzie. To jest trochę szkoda. Fajnie by było, jakby można było go jeszcze wyżej podbić, no nie? Najwyższa prędkość, najwyższa wysokość to jest tak, jak tutaj widzicie. W tym momencie jestem najwyżej. Wyżej się już niestety nie da w tym trybie budowania. Ale i tak, można się fajnie pobawić. No tylko ten samochód, on się tak rotuje w powietrzu. No i jak spadnie na maskę, czy tam na bok, czy coś, no to on się już nie odbije. Musi spaść na koła. I wtedy to powinno działać, powinien się znowu odbić, nie? O, czekaj, bo teraz akurat się tak zlotował, że powinien chyba uderzyć kołami o kolejną rampkę. Tylko musimy ją trochę oddalić. O, coś jakoś tak powinien zrotować, nie? Chyba będzie dobrze. Jedna powinna wystarczyć. I akurat kołami spadnie. Trochę niżej jeszcze, bo on bardzo szybko leci. Dobra, gotowi? O, nie odbił się. Nie odbił się, ale odbił się tym. Odbił się dachem. O Boże. Musimy zrobić taką mawkę kiedyś, gdzie się będzie cały czas skakać jak żaba. O Boże. Tam jakieś, zobaczcie, to wygląda jak jakieś talerze. U jakiegoś UFO, no nie? Mega. Moi drodzy, no i co? Zrobiliśmy sobie fajnego glitcha. Trzymajcie się. Cześć.